Ejcho, witajcie w Dionie. Trochę sobie tutaj poczytałem, pokombinowałem, pomyślałem, no i wymyśliłem na razie tyle, że chciałbym tutaj, w tym regionie zbudować ten warsztat rzemieślniczy po to właśnie, żeby generować punkty hegemonii, które najprawdopodobniej obok szpiegostwa będę chciał iść i tym sposobem wygrać grę. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale tak na razie kombinuję. Damy to tutaj, niech się robi. Niech się robi. Co ja jeszcze chciałem zbudować? Budyneczek, który mi naukę zwiększy. I to może tutaj właśnie zrobię, chociaż tutaj muszę kupić. Bo tu za chwilę będę też chciał zrobić inny budynek. Ten właśnie związany z tymi pierwiastkami. Taki mam plan, ale przyspieszyć bym sobie naukę chciał. Tylko nie wiem, czy tutaj, czy może tutaj właśnie. Nie, może tutaj. Kupię, bo mnie stać. O, 300 to już dużo. I który to był? Nie ten, o ten, ośrodek badawczy. Dobra, możemy go tu dać chyba. Te dystrykty są jakieś dziwne. Bo było, nie ma. Dziwne. I tu też będę chciał coś robić. Mamy te biuro rekrutacyjne. A może też i pójdę, kurczę, w to? Na razie nie chcę w to inwestować. Chociaż te ogniwa paliwowe też mnie rajcują. A może tutaj zrobię takie te wojskowe rzeczy? Tutaj? Tak w centrum? To też się głupie nie wydaje. Bo ja tutaj dalej będę coś jeszcze bił. Zdobywał. Wydaje się, że mogę chyba, ale tutaj na pewno tutaj. Ojej, dylematy. No to na pewno będę chciał zdobyć i wydobywać te przyprawy jeszcze. To wiadomo. Tu mamy jakąś, kurde, wielką pustynię. To mi się nie podoba. To bardziej tutaj bym sobie chyba... Chociaż, kurczę. No gdzieś będę musiał zrobić. Ale to jest region specjalny. To ja może niekoniecznie właśnie tutaj będę chciał. Niekoniecznie tutaj będę chciał jakieś bazowe takie jednostki wojskowe. Może jakieś takie inne, lepsze. No to bym chciał bardzo. To... Właśnie. I to. Region specjalny. Tylko, że tutaj nie mogę, ale kontakty z podziemiem chyba tak czy siak muszę mieć. Dobra, to poczekamy chwilkę. Dobra, to niech to leci. No jeszcze trzeba tutaj kombinować. Jednostki mi się wyleczyły, zaopatrzyły. Chętnie bym tutaj coś się z nimi dalej zrobił. No, tylko co takiego? To jest pytanie za milion punktów. Milion albo... Tu może pójdziemy. Pójdziemy. Jakiegoś milicjanta jednego. Kurde. Dobra, zrobimy jednego. Chciałbym też te dobre jednostki zrobić. Czyli o, wolną kompanię. To jest chyba najlepsze. Ostatnie to się wydaje najlepsze. Ale ta wolna kompania jest, szanowni państwo, gdzieś tu. Tu była. Odblokowuję. A, cholera. No to bym chciał. Dlatego rozwijam tę naukę. To jest, kurde, ważne, kluczowe. Może nawet w większej ilości budynków... O, jest, z powrotem. Aha, to się chyba nie dało, jak był czas zatrzymany, ale to jest drogie. Tutaj można fajne rzeczy robić, ale to jest drogie. Także daruję sobie to na razie. To jest ciekawe. I ten budynek, który zwiększa... Nie wiem, jak to jest ładnie napisane. Na razie nie kupuję. O, tu będzie widać. O, biuro inwestycyjne. Kumuluje cechy wioski. I to jest właśnie to. No, w niektórych można takie rzeczy robić, ale to chyba też nie tutaj, takie mam wrażenie. Siła robocza. Może i tutaj w to... Nie w to, co ja tutaj wymyślam. Tutaj będę chciał robić to... Albo znowu zrobić i to i szybciej, kurde, to odkrywać. Dobra, też robię. Też robię. O, coś tu mamy. Jest agent, bardzo mnie to cieszy. Proszę pauzę mi tu zrobić. Mamy trzeciego i teraz damy go do Arrakisa. Arrakis mi się wydaje, że... Tak, wygrywa. Jego by trzeba zabić. Tylko nie wiem jeszcze, jak to dokładnie zrobić, ale to szpiegami właśnie trzeba robić.
Także niech on już tutaj wpływy robi, zbiera. 50, 100. I tu się te wpływy zbierają, dzięki którym mogę wykonywać odpowiednie misje. A żeby zabić gościa, lidera danej frakcji, to trzeba ciąg takich różnych misji wykonać. I więcej agentów mieć. Także powoli, powoli do przodu, szanowni państwo. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Budowa zakończona. Aha, i mamy. Fantastico. Fantastico. To pytanie, czy teraz... No, jeszcze się to nie odkryło. O, tu się idziemy bić z tymi? No nie wydaje się, że jest ich jakoś tak dużo, żebym nie dał im rady. Tylko jak tam wleść? Którędy? Ojejku, to chyba najpierw to trzeba. Tylko, że tu niczego fajnego nie ma, ale tak zrobimy. Dobra, chłopaki, to grzejecie tutaj. Mam nadzieję, że dojdą. O! Okej. No właśnie. To jeszcze milion fajnych rzeczy będzie do roboty. To zrobię. O, za chwilę, jak się skończy to. Z czasem to będę przyspieszał oczywiście, ale to w tym momencie jeszcze boję się tego robić. No, na razie mi tutaj chyba niczego nie brakuje. Wygląda to przyzwoicie. Ośrodek badawczy. No, szybciej, szybciej, kurczę pieczone. Na razie niech to tak będzie. Tutaj też tak niech na razie będzie. Tutaj za chwilę też się zrobi. Okej, okay, te warsztaty, na tym mi zależy, żeby kurde tego złota, zwanego też Solari. O dobra, chłopaki dotarli. Bomber, bomber. Bomberka jednego tu, bomberka drugiego tu. Ten chłopak atakuje miasto. Okej. I ty zaatakuj mi tę jednostkę, ten atakuje odpowiednio. Ty pomóż temu koledze, a ty pomóż temu koledze. I zobaczmy, czy szybko, ładnie będą umierać. Gdzie jest trzeci? Tu jest jakiś taki. Jeszcze. Dobra, szybko spada. O Jezu, myślałem, że tam leci ten rajdowicz. Ale jednak nie. Ten mnie tu pryga, cholerny, no. Trochę taki niebezpieczny. Zaraz zmienimy. Za chwileczkę. Okej. Okay. Ty tego bij. A ty już też tego bij. I ty też tego. Dobra, to się uda. Podejrzewam, że na wyższych poziomach trudności to już będzie niezła miazga z tym. Budowa zakończona. Tu. Dobra, super. Kolejne, kurczę. O, coś mamy. Coś mamy, szanowni państwo. Coś mamy, coś mamy. Gdzie jest ten drugi? O Jezu, jak się przycięło głupio. Jest Arrakis, kurde. Arrakis to jest ta planeta do jasnej, ciasnej anieli. Ten zielony. Atryd. Chłopaki, leczyć mi się tam, okej. No i tak, splądrować by to można było. Za to też mam hegemonię. Jak ja się tu rozbuduję, kurczę? No żeby tu jest jakaś taka wielka pustynia, to tu się będę mógł... To sobie będę mógł odpuścić, to będę chciał jeszcze zdobyć na pewno. Może i to. Tu jest wielka pustynia, ale tu jest przyprawa. Obawiam się, że tu będą źli ludzie. O, jejku. To i to jeszcze na pewno, bo taki fajny płaskowyż, podoba mi się. Już czterech chłopa. Albo ile się będzie dało, tyle zajmę, co ja tutaj kombinuję. No plan jest taki oczywiście, żeby niekoniecznie inwestować w te ekspansje. Idą źli ludzie. Dwóch. Tylko gdzie oni idą? Do mnie idą. 55. Kurczę pieczone. Do mnie idą. Ci się muszą szybko tutaj. Bo czy ja będzie mnie stać? No patrzcie, wody i 60. Kurde. Co tu jest w ogóle? To jest... Aha, te geotermalne. O kurcze, fabryka ogniw paliwowych. Produkcja zasobu plus 50. Tu bym mógł zrobić fabrykę ogniw paliwowych. Ale tylko te Fremeni czy Fremeni, cholera jak to się czyta, nie pamiętam z filmu. Ceremonialne groty, tylko oni mogą to zrobić.
A kurde, ale fabrykę ogniw tak czy siak bym tutaj chciał zrobić taką lepszejszą. Lepszejszą, jak tam chłopaki? Wyleczeni, ogarnięci. Może niekoniecznie muszę dwóch zabierać. Tylko wziąłbym tego i tego? Dobra, ja to przejmę, cholera. Niech mi będzie. Uwielbiam grać w takie nowe gry. Bo nic nie rozumiem. I to jest piękne. No i gdzie oni idą? Dobre pytanie. Dobra, tych wyślemy tutaj. Tych zostawimy tutaj. Aha. Wykryto najazd. To tu idą do mnie, dobra. Dobra, dobra. Zdąży się zrobić. Kurde, fajnie by było, jakby się zdążył zrobić. Ojejku, już dawno mogłem, szanowni państwo, zrobić tutaj. O właśnie. Zakład przetwórczy. Aha! A dobra, bo tutaj już takowy mam. Dobra. Patrzę, co jeszcze jest. Ale na pewno to. To budujemy. A, damy tu. Okej. Czy tutaj coś robię? Cholera, jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ośrodek badawczy i to biuro. Tutaj się rozwinę jeszcze. Czekajcie, ja to kupię. 538 mam. I czy ja mogę teraz tutaj... Nie to. To chciałem. No lub region specjalny. No jesteśmy w regionie specjalnym przecież. Czemuż tego nie mogę? Ja bym bardzo chciał to zrobić. Ale widzę, że nie mogę. Choć wychodzi z opisu, że powinienem móc. O, chłopaki, nieboraki. Jaki to mamy wiatr w ogóle? 4. To tutaj też wodę można by ogarnąć. Się głupie nie wydaje. Ale to bym wolał. Region specjalny wymaga. No jesteśmy w regionie specjalnym. Masz znaczek, ty szalona gro. Za to dostałem w ogóle zdobycie tego regionu 500 punktów hegemonii. To fajne. No to mi rośnie trochę. O, wygrywam. No i dobrze, dobrze. O to mi chodziło. Tylko ja bym chciał więcej tego. Do jasnej, ciasnej anieli. Oszukują mnie tu, szanowni państwo. Bateria. To są takie... No... jak to nazwać? Chciałem powiedzieć mury. Bardziej taka cytadela, cholerka, coś takiego, baterie rakietowe. No wiadomo, o co chodzi, no takie fortyfikacje obronne, o, w ten sposób. Dobra, chyba to zrobię, bo tu 4 mamy. I weźmiemy tę wodę. No i ciekawe, czy oni tu zdążą mi jakąś krzywdę zrobić, czy ja tu zdążę dotrzeć. Oj, oni idą, ale wolno. Te lądowiska by tu się jednak już powoli zaczęły przydawać. I on się nie zdążył zrobić. Ten zginie, ale te chłopaki może zdążą dotrzeć. Zanim tam się coś się złego wydarzy. No, wam powiem, kurde w mordę jeża, nietoperza. Solari, produkcja. O cholera, to tutaj też można by cudowianki tworzyć. Fabryka ogniw. Mam 2. Na razie ich wydaje mi się, że nie potrzebuję, kurcze w mordę jeża. Ale tu też jaki wiatr. To może i tutaj tę wodę. Ta woda niby taka najważniejsza, to ja może w to pójdę autentycznie. Oddzielacz wiatru. Dobra, zrób to, cholerka. Potem zrobimy kolejne rzeczy. O, idą zajmować, dobra. Pokonamy ich. No szkoda, że nie zdążył mi się zrobić tamten świr. No jak przejmie, to mi te budynki się zniszczą. No tu jest ten pasek, no to jeszcze chyba dam radę. Szybciej, chłopaki. Szybciej. Dobra, zdążę. Obadajmy, co tu się dzieje. Opłacono, łapówka, potem 222. Akurat tyle mam. O kurde. Nie rośnie? A czemuż to nie rośnie? A teraz to już mogę odebrać. 1000 solari. No dobra, bierzemy. Czemuż by nie? To działają te rzeczy, te z tego kongresu. Wykryto burzę piaskową? Nie, cholera! Oblężona wioska, nieaktywna żniwiarka. Czemuż to nieaktywna?
Aha, bo się wycofała. Zobaczyła burzę. To okej, to dobrze. Tak? Czy ona to zrobiła? Teraz to jest włączone czy wyłączone do jasnej, ciasnej Anieli? Jak to działa? Te są na automacie. Jest, że włączone. Dobra, teraz się świeci, że włączone. Dobra, to i zobaczmy też niewiarkę, czy jest tak jak okej. Dobra, jest okej. Skończy się burza, to polecimy dalej. Obadajmy sobie tych chłopaczków tutaj, nieboraczków, bo oni coś mogą wydobyć ciekawego. O, patrzcie, tutaj też są w ogóle te rzeczy. Nie no, to ja bym chciał wokół tej góry te obszary zająć. Czyli szlibyśmy. Na pewno trzeba. Na pewno trzeba mieć. Jeszcze to. Jeszcze to. O, tu można wydobyć. To. A tu już taka wielka pustynia, zobaczymy. Ale to i to jeszcze na pewno. No i może zrobić gdzieś tu lotnisko właśnie i stąd będę jakby coś ich zapierniczał. Lądowisko, nie lotnisko. Stąd zapierniczał i ogarniał kolejne rzeczy. Taki wstępny plan. Dobra, wydaje się, że wszystko jest okej. Proszę ich tu bić, chłopaki. Nie ma takiego przejmowania. Trzeba było iść większą ilością tych jednostek jednak. Dobra, ty go szybko zabij. O, jest już ranny chłopak. Więc mam nadzieję, że szybko zginie. Tamten mnie pyrga. O kurcze pieczony. Dobra, ty go tam już zacznij strzelać, żeby sobie wspaniaczek nie... O, jest. Panika? Mam nadzieję, że panika. A u mnie też jakaś dezorientacja. Ty zabiją mi go chyba. Dobra, wycofaj się. Poganiamy się tu trochę. I to no, goni mnie. A, może się uda. Ten milicjant głupio został stracony, tak mi się wydaje. Dobra, chyba zdążę. Okej, okay, i ten się trochę wyleczył. I teraz chłopaki, szybko tego. Zanim ten mi zginie. Dobra, wycofaj się, uciekaj. Uciekaj, ty tam tego goń. Nie, uciekaj, kurde, nie zdążyłem. Ale nie fart. Fajnie było, ale się nie udało. O, cholera. Kurde. Dobra, muszę sobie zrobić takiego jednego nowego zbieracza. Nie, niszczyciela. Chwila, moment. Niszczyciel, dwóch zbieraczy mam, no to niszczyciela. Kurde. Mogło tak pięknie być, niewiele brakowało. Budowa zakończona. Dobra. No to teraz to wody mam miliony. Miliony wody. I co oni tu mówili, kurcze pieczone? No, że tu by fajnie było zrobić to coś, co mają tamci. Ale o, fabrykę ogniw paliwowych. Dobra, mam dwa, ale w tym mieście mogę to zrobić. Tak na zapas, można powiedzieć. O, będę miał 9. 9, a tak normalnie jest ile? Tu na razie nie chcę sprawdzać, bo bym musiał zabulić. Tu podobnie. Kurde, wszędzie bym musiał zabulić. No dobra, ale tutaj tak czy siak... Nie za... O kurde, czekajcie. Bo tu się bardzo niedobrze zrobiło. Bo mi pletonu brakuje. Żem narobił wody, to teraz pleton. Dobra, znajomość terenu. Handel wodą. O kurcze, podziemna sieć. O, więcej solari, agenci przypisani, ale to nie mam tych, ale to warto będzie kiedyś ich tam dać. Z pewnością. Baza wojskowa, snajper odblokowuje, też fajne. Tu idziemy po lepsze jednostki. Kurde, ja bym poszedł tak na wariata, bo te, które mam, to takie badziewne. Mi się wydają. O, za każde wolne ogniwo paliwowe, to też może być ciekawe. Dobra, ale gdzie ten pleton? Coś takiego, co ten pleton jakoś tam ogarnia. Pohandlować bym mógł oczywiście, ale wolałbym to sam ogarnąć, a nie handlować na tym etapie. Być samowystarczalnym. Tu mógłbym zrobić fabrykę pletonu od biedy. Tylko, że ona tutaj nie będzie działać jakoś wyśmienicie. Plus 30. No dobre i to.
No i koszt utrzymania budynków. Bo tu są te. Tutaj na pewno będę robił fabrykę pletonu. Tylko, że tu trzech chłopa. Trzeba będzie kogoś dołożyć. Oddzielacz wiatru, ośrodek badawczy i to. Ale żem namodził. Ale zim namodził, szanowni państwo. Takie mam wrażenie. O, już przechodzi ta burza chyba. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdzie. Dobra, niech on mi się tu wyleczy, żeby po drodze mi to nie umarł. No ja w tym oczywiście nie głosuję jako tako. Tylko mogę wskazywać co i jak głosy. Poprzyj. Poprzyj. O, z kategorii państwo. Czyli to. O. To nie jestem taki przekonany. Było tu? Nie, tu. Tu było. Dziwni są ci przemytnicy, kurde. Cały ten kongres trochę dziwny. Ale się go kiedyś nauczę. No mam te wpływy jako taką. Nie wiem, czy ja mam więcej tego dawać, mniej. To jest dobre pytanie. Dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak. Obserwujmy, co się będzie z tego wydarzało. O, ci już zarabiają elegancko, to rozumiem. Tylko, że dalej mam mało tych solari. Takie mam wrażenie. Wody milion, aż za dużo mam wrażenie. Że przesadziłem. Tu bym te koszta mógł obniżyć. Ale też nie, to wcale tak dużo nie kosztuje. Kurczę, pieczony. Co tu się podziało? Kolegium. Wykryto. Nieaktywna żniwiarka. Dobra, tym się zajmiemy. O, tu bym chciał iść jak najszybciej podbić. Tylko skończy się ta burza. Tylko nie, jest minus jeden. Nie mogę pozwolić na to, żeby było minus jeden. Czyli ja tu coś muszę zbudować. Lądowisko to zrobię chyba gdzieś... Ale to jest też lądowisko. Ale chyba gdzieś tu. I potem właśnie na tej górze. Na tej górze na pewno zrobię. I chyba gdzieś tu. Dobra, czyli tutaj mogę. Wody milion. A tu jaka cecha jest? O, solari produkcja. To by warto było zrobić to. Tu by warto było zrobić to. Oj tak, solarii byłoby więcej. Ale chyba zaczniemy od tego pletonu, bo on jest niezmiernie ważny. A jak widzimy, kończy się. Dobrze. To lećmy dalej. Jednostki będę miał nowe, to tą czwórkę gdzieś tutaj będę operował w centrum, a sobie zrobię taką nową armię, którą tam dalej będę kombinował, podbijał. Taki plan. No, jesteś automat, to się ogarnij. Możemy iść. Wydobywać. No, tę głęboką pustynię to sobie zostawimy jako taką barierę naturalną. No, ale to by też wypadało już zdobyć. I to. Zanim przyjdą jakieś dziady złe, niedobre. Dobra, ty chłopie, to musisz mi to ogarnąć. Bo łazisz w kółko. Nie odkrywasz. O, tu się biją. O, ogniwa paliwowe. On mnie będzie atakował. Tak podejrzewam prędzej czy później. Cwaniaczek, nieboraczek. Ojejku, tu jakie w ogóle fajne. Ty, kurde, też region specjalny. To niedaleko tego mojego. No to głupieje od takich rzeczy. Jak patrzę, to normalnie chciałbym, żeby wszystko było moje. Ale na razie nie będzie, niestety. Takie życie. Dobra, czekajcie. Pauza. M. Jak my to zrobimy? Jak my tu idziemy? O, tu też można by wydobyć. Siła wiatru. Co za siła wiatru straszna jakaś.
Głęboka pustynia. Tu też pleton. Też korci takie małe, fajne. Tutaj można by te baterie rakietowe właśnie zrobić, te fortyfikacje obronne. O, w ogóle to są jakieś filtry wiosek zasobów. Fajne. Podoba mi się. Podoba mi się ta gierka, szanowni państwo. O, lepsze jednostki. Dwóch badziewnych milicjantów tutaj damy. No damy. Zdrowie spadnie poniżej, to panika. Saperzy, ataki dystansowe. O, pancerz niszczą. Może tu zrobię trzech? Stać mnie? No niby stać, dobra. A zróbmy kurde trzech takich. Takiego. Takiego. I takiego. Zobaczymy, jak to będzie działać. I teraz tych zawodników zabiorę. No właśnie tu. I tego też tu. I nimi, szanowni państwo, pójdę te okoliczne wioski zgarnąć. Tutaj zbuduję lądowisko. Gdzieś, kurczę, jakieś tam rakietowe różne rzeczy. Jakieś tam fortyfikacje. Przynajmniej to wokół będę jako tak otrzymał. Te obszary wokół. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie. Dobra, pleton za chwilę się ogarnie, to zrobimy sobie kolejne rzeczy. I 27. Bardzo mnie to cieszy. Niezmiernie mnie to cieszy. Zakład przetwórczy. Dobra, może tutaj zrobię zgodnie. A nie, już mam takie. To tu je, czekajcie, to spokojnie, to spokojnie. Tu już drogo, tu jest po taniości. Dobra, tu mógłbym kupić. I co ja bym tu chciał zbudować? Warsztat mam. To nie, to nie, to nie. Tu mamy te baterie już. Ale to też nie tutaj. Fabryka pletonu. Oddzielacz wiatru. Nie, tutaj to nie. Tylko dwa jest. To jest ciekawe. Zakład przetwórczy, ekstraktor wody. Silosy, przyprawy. To też nie tu. Baza wojskowa. A, jego sąsiedztwie. O, tę bazę wojskową to na pewno trzeba będzie zrobić tu. Absolutnie. O, bierzemy. Co mi tam dało? 257. Kurde, znowu mi to Solaris spada. Czemuż to tak? No nie podoba mi się. Ojejku, to może by jednak trzeba zmniejszać te koszta. Mordę jeża, nie toperza. I chcę robić nowe jednostki, a tutaj takie kłopoty. Takie kłopoty. Fachowce, szybkość, nie. No to gdzieś potrzebujemy rzeczy, kurde, które mi to złoto dają. Tu. Centrum inwestycyjne trzeba by zrobić. Absolutnie. 128 potrzebuję. No to za chwilę zrobimy. Spokojnie. 128. Jeszcze w tym odcinku to zrobimy. I znowu będę musiał poczytać chyba troszeczkę, jak to ogarnąć. No żeby nie zrypać, kurczę, tej pierwszej gry, bo to by smutne było. Niezmiernie. No tylko jak tu utrzymać kolejną wielką armię? Ej, ja mam 12 na 18. Ja tutaj dużo tego nie zrobię na razie. To niezbyt mi się podoba. Będzie, kurde, no... Nie uratuje mnie to jakoś chyba szczególnie. Ale zawsze coś. Ziarnko do ziarnka. Niech się zrobi. Prośba handlowa. O! Tylko on chce moje wpływy. Danych mi daje. Czekajcie. Akceptuj.
on wymiata tam w tym kongresie. Ja nie jestem cipką, która pod tym względem sobie dobrze radzi, ale idziemy w tę hegemonię, kurde, i ewentualnie w to szpiegostwo. A jak to wyjdzie? To się jeszcze okaże. Dobra, teraz są takie aktywne. Jak zakładam. Wsparcie, tak. A gdzie jest tak? Aha, to jeszcze czekamy jeszcze. A nie, to on ma. O ty, kurde. To jest takie sprytne. Tego się jeszcze będę musiał poważnie nauczyć, ale to właśnie przemytnicy nie są dobrą frakcją do nauki tego kolegium. Wody miliony. Tego dużo. Złota znowu zaczęło brakować. Tego też brakuje, ale to się ogarnie. Niebawem pójdziemy tu. Nie, chwilka, po kolei. Na pewno zaraz pójdziemy tu. I zgarniemy sobie to i będziemy złoto trzepać. Potem pójdziemy stąd tu. Albo nie tak nawet. Stąd pójdziemy tu, a stąd tu. Dobra, to tych kolego tutaj i tą armią tych trzech ubijemy. Mam nadzieję, że bez większego kłopotu. To jest arcyciekawe, pięknie wygląda. O, potem tutaj mój kolego lata. Niczego fajnego tutaj na razie nie ma, ale być może i to zajmiemy, bo tu też jest ten płaskowyż. To wszystko bym zajął. To by była naturalna bariera. To trzeba zająć, bo mamy pleton. No i potem ewentualnie zobaczymy. Może jeszcze to? Bo ja wszystkiego nie wybronię. Ale jakbym tak pierdzielnął lądowisko jakieś właśnie tutaj. Bo stąd trzeba kawał zapierniczać do bazy. To tu jest naturalnie lądowisko. I potem tu. I stąd też zrobił, tu też zrobił to, co zwiększa możliwości bojowe regionów wokół. Jakbym takie miał, zasoby zbierał i potem skupił się na tym szpiegostwie, no to może by się udało. A żeby wygrać, to ja ile tego potrzebuję? Dużo, pamiętam, ze 20 tysięcy chyba? 30 nawet, no to jeszcze kawał. Ograbione wioski. A, właśnie! I potem, jak już miałbym te rewiry tutaj, to bym łaził tą moją armią i grabił. Gwałcił, mordował i hegemonię zdobywał. Dobra, jakiś plan mam. Nie wiem, czy jakiś taki sensowny, to się okaże. Ale coś tam jest, coś tam już będziemy mogli realizować. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.